I co, i Chloe zginie, czy coś? Nie, tu nic się nie zmieniło. Też nic się nie zmieniło. O! Tu coś się zmieniło. Dobra, Kate żyje. Mam nadzieję. A, to Rachel. A to ja. A tu Chloe po headshocie. Zrespiła się! Fajnie, że nie ma w tej scence dźwięku. Szkoda tylko, że nikt nic nie gada, to mógłbym się popisać moją grą aktorską po raz kolejny. Lecimy do San Fran. Tylko czemu, kurde, wszystko tak jest dziwne znowu? Z tą całą aurą. O! Aresztowano miejscowego nauczyciela. Jasna cholera, rządzisz, Maxi, jesteś taka dumna z siebie. Całe szczęście, o to chyba chodziło. Ale niech zgadnę, coś się spierdoli, bo dopiero pół godziny w piątym epizodzie jesteśmy. A, nie mogę, kurde, chciałem przewinąć. Kiedy się nauczy, że podczas scenek nie można przewijać czasu? No i zaraz, i my jesteśmy z tym całym dyrem? Nikt więcej z nami nie jest tutaj, czy coś? Be careful. It's so weird to be in between realities. Ja bym w życiu nie poleciał samolotem. To nie jest moja rzeczywistość. Spójrz. Zwyczajni bohaterowie, wystawa oraz spotkanie z artystami, galeria Zeitgeist. We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but I'm so excited too. Spójrz. Aww, I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. Zaraz, a jak ten cały ten działa? Ta cała mgła. Przecież normalnie jak byliśmy, to ona była w tych między rzeczywistościami, to ona była statyczna. Tutaj przecież lecimy samolotem, tu się ruszamy. Czy ona nie powinna też być statyczna i się nie ruszać z nami? Czy ona może jest połączona z samolotem jakoś? Kurde. The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Hell yeah! Dwa księżyce? Pośród całego ekologicznego chaosu w Arcadia Bay, jak wczesne opady śniegu i wyrzucone na brzeg wieloryby, znaczy twoje stare, znaczy wieloryby, kilkoro mieszkańców dostrzegło dwa księżyce w pełni zaszłej nocy. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Koło godziny 20. Świadkowie twierdzą, że dwa księżyce były widoczne na niebie do momentu zakrycia przez chmury. Cholerne chmury, jak zwykle muszą wszystko spierdzielić. Niedługo po ich pojawieniu się na razie nie ukazało się żadne nagranie tego zjawiska, ponieważ kurde, nie jesteśmy w XXI wieku i nikt, kurde, nie ma telefonów komórkowych. Co sugeruje, że jest to wybujała fantazja powstała na fali ekospustoszenia. Kurde, kto w dzisiejszych czasach by czegoś takiego nie nagrał? Ochrona Blackwell odkrywa bunkier i skandal. Dzięki informacjom Davida Madsena, nawias, szefa ochrony w Akademii Blackwell, nawias, funkcjonariusze policji odkryli we wtorek podziemny bunkier, rzekomo wykorzystywany przez nauczyciela Marka Jeffersona. Widzicie, Jeff, mówiłem. Oraz ucznia Natana Prescotta.
A tutaj jest coś. Nie, po prostu jego nazwisko i imię to można z tego ułożyć ten słowo chuj. Cecha. U z kreską. Nie, zaraz. Cecha. U. Kurwa, gdzie jest J? Widzicie, mówiłem. Można ułożyć słowo chuj. W celu odszukania, przetrzymywania i fotografowania młodych kobiet. Mimo braku odznak przemocy i napastowania seksualnego ofiar, niepokojące odkrycie odbiło się szerokim echem w spokojnym mieście Arcadia Bay. Spokojnym, kurwa. Śledztwo jest również przeprowadzone w sprawie Shona Prescotta. Ma zaś na celu ustalenie właściciela farmy, na której była zlokalizowana podziemna ciemnia. Czytaj dalej. Czemu nie mogę czytać dalej? To by było już za dużo czytania. I co, i teraz się rozbijemy, czy coś? Ci ludzie wyglądają naprawdę, jakby zostali zrobieni w HD. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. No, chyba nie, nic nie słyszałem. A, dobra. Nieważne. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. To zrozumiałe. Prescott's. Things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes Contest. I know I'm not exactly the guy you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. O kurwa. Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. I co teraz? Gdzie teraz wrócimy? Tam, gdzie powinniśmy być, w tej ciemni, nie? Tylko, że już teraz nie będziemy. Chyba, kurwa. Co się dzieje? Nie wiem. To co, teraz wrócimy do rzeczywistości, czy nie? Czyli jesteśmy już w rzeczywistości, tak jakby. Zeitgeist Galery. Cybernetyczna ręka. Chciałbym taką mieć. Przemieniłbym się w Adama Jensena w ten sposób. Chociaż trochę. Widziałaś tylko, kurde, je przez 3 sekundy, jak możesz to stwierdzić? Chodźmy żreć! Mogę zrobić kupę na samym środku galerii? Zawsze o tym marzyłem! After this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Zrobię kupę na środku galerii i zrobię zdjęcie tej kupy. To będzie sztuka. Max, I'm gonna eat up that caviar, so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. W sumie sam jestem ciekaw, jak ten kawior smakuje, ale czymś takim to kurde nawet się nie najesz, bo to jakieś chyba małe rybie jaja czy coś? Nie wiem, tak jest. Ja tam lubię ryby, ale kurwa, żreć ich potomstwo raczej sam nie wiem.
Będą jakieś kości dinozaurowe tutaj? Nie sądzę. Chcę iść do kibla. Nie mogę. Ach, myślałem, że powie life is strange. Ale nie. I heard Mark Jefferson was supposed to be here tonight. Not anymore. That was so shocking. Rzeźba neonów. Wow. Nie rozumiem. Albo jestem za głupi, albo dla mnie to wygląda tylko jak jakieś światełka, kurwa. Nie rozumiem sztuki. Be cool, Max. Sushi? Don't say anything stupid. Tako. Spójrz. I guess I have to get used to the idea of fancy food. Wow, kurde, widzieliście to? Wziął jedzenie z tej tacki, nagle mu się zmaterializowało w ręku i nic się nie zmieniło na tacce. Kurwa, daj mi zobaczyć to. Potrafisz klonować jedzenie? Jesteś Jezusem? No dalej, weź coś, kurde. Możesz zakończyć... Możesz, kurde, swoją mocą zakończyć głód na świecie. A ty jesteś samolubny. O! O! Widzieliście! Widzieliście! Uuu! I odkłada i bierze i nic się nie dzieje na tacce. O cholera. A ty? Masz takie moce? So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't feel like a famous photographer yet. Every journey starts with the first step. I'm only a Blackwell bureaucrat, not an artist. But you've made us proud with the... A skoro ja jestem youtuberem, czy to oznacza, że jestem artystą? Poszczęściło mi się. I don't know. I'm just lucky. There's no way I'm a real photographer yet. Don't sell yourself short, Max. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to me. I should have been more proactive about Kate Marsh and her awful situation. She's strong. And I'm glad she made it out of that hell. Całe szczęście. Should have put my foot down with Nathan Prescott. Or put my foot in his ass. Jefferson zawiódł nas wszystkich. Mark Jefferson was good about hiding his tracks. We were all fooled by him. Most of all me. As you might know, I have a weakness for prestige. And Jefferson had such a great reputation. Tu sobie postawię picie. Prosto z lodówki. Czemu ciemnia jest między cudzysłowiem? I dobrze, niech kurwa giną. Nie obchodzi mnie to, co się z nimi stanie. Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. Jestem ciekaw, czy Arcadia Bay naprawdę istnieje. Może to karma? I'd like to think there's some karma involved. The Prescotts have had this coming. I do believe that what goes around comes around. I just hope it's all good for a change. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Oh. At least for this event. Now, if you'll excuse me, I hear the buffet calling. Wcale nie jest dziwne mówić do starszego nieznajomego faceta po imieniu. Yeah, nachlejmy się. Champagne makes me think of me and Chloe getting busted with that wine. No kurde, co to za gra, w której... Gdzie nie mogę się nachlać i ten... Ja pierdzielę. Moje wybory mają konsekwencje, dupa nieprawda. Gdzie jest mój... O! Gdzie jest moja Kate? Tak w ogóle. Nie ma jej nigdzie wystawionej? Ja pierdzielę, to chyba jak... O! Ktoś powiedział moje imię. Spójrz. Hello. Hi, and there she is to save the day. Hi.
You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli cofnąć czasu. O kurwa. Oddźwięki tornadowe. Może powinienem przestać? No ale kurde, co innego mam robić, jak gra jest cicha i nie wiem. Hey, are you okay? We lost you there for a second. I'm okay. Jet lag. High altitude. Jak gdybym tak spotkał moich widzów, to też bym pewnie uciekł od nich. To pewnie wyjdzie, że Chloe znów wpadnie. No to wypierdalaj stamtąd! Chloe, where are you? Chloe, can you hear me? Hello? No i ja wiedziałem, że coś się spierdoli. Mówiłem, mówiłem, ale nikt nie chciał mi wierzyć. Do dyrektora pójdźmy. Chyba wiem. Gdzie jest moje zdjęcie? Muszę się pewnie nad nim skupić. I przeteleportować. I'm sorry, ale tutaj... No. Z drogi śledzie Max Caulfield jedzie. Coś mi się... Nie przeszkadzaj, chuju! Przez ciebie straciłem moje skupienie. No, udało się. Coraz gorzej się czuję. What is going on now? It feels like reality is breaking apart. Rzeczywistość się rozpada. Ale robi się z niej hiper rzeczywistość. My previous timeline was so perfect. All except that I need to be in Arcadia Bay, not San Francisco. I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. A ja wiem. Jedno zdjęcie zdejmij. To co ja mogę zrobić w takim razie? Co ode mnie chcesz? Podżyj. A. O tą zmianę ci chodziło, dobra. Sorry, San Francisco. Chloe comes first. I chyba cała Arcadia Bay też. Kurde, szkoda, no. O, znów coś się spierdoliło, czyż nie? Ach, życie nigdy nie może być łatwe. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Na chuj te całe kurde cofanie czasu w takim razie było. Oh my god. Przebrał się za tego kolesia z Deadly Premonition. Jak on się nazywał? Ten zabójca? Nie. Jestem tu znowu? Myślałem, że wszystko zrobiłem. Co powiedziałeś, Max? Co? Jefferson should be in jail, not here. Jesus. It's like you're back in my class. You're still spacing out. It might be cool if you took one of your patented selfies now. Uwolnij mnie, to ja sobie zrobię. In the new Max. Anyway, answer my question, please. tyle opcji. To jest chyba gorsze. Eat shit and die. Good answer. Good answer. Hey,
Your nose is bleeding. Probably gave you too big a dose. Sorry about that, Max. But considering you're about to die, a nosebleed is a first world problem. Dziewiki. I had to let Victoria Chase go. You let her? Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves. W sensie, że zabił ją? Oh, as if you care. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird. Co z naszymi wyborami w takim razie? Skoro przemieszczamy się w to i z powrotem, w to i z powrotem i co się dzieje? Did you see how crazy it is outside? Tornado wciąż tutaj jest. Skopa mu daj! Spinning ba do kick! Jak Chun-Li. W końcu masz jedną tą nogę wolną. Albo w jaja! Później w mordę, jak się ten skuli. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. Jakby to miało go przekonać. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Please. Ktoś teraz przyjdzie mnie uratować może, bo nie wiem, jakie inne opcje nam zostały tutaj. Kopnij go! W kolano! What? Mówiłem, że ktoś nas uratuje. O! Mortal Kombat. No, David, no! Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody in Blackwell did, right, Max? Okay. Let's try this one. O nie, wypierdalaj. To co, ja mam tak patrzeć za każdym razem, jak będzie dostawał w pierdol? Wait, hold on. Can I please ask you for one last request? Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Ostatnie zdjęcie. Would you take one last picture of me? I want to be your best subject. I almost don't believe that, but I think you've finally learned from me. Ooh. Tylko ten, tak stań, żebyś nie widział, co tam za tobą się dzieje. To by było idealne. Tab dziennik. Przecież, no właśnie, powinnam rozmawiać z To my mamy cele w tej grze? Ja cię kręcę, nawet nie wiedziałem. Dobra. To chyba nie zadziałało. I promise. This final dose won't hurt. What?
David, watch out! How? How did you know that? Ponieważ. O. Get the camera next to you. No gun. No balls. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. Nigdy się nie bawiłem czasem w ten sposób. To jest komiczne. Dobra, przystanę. It's over. You are not going to stop me. Dobra, dość tego. You are not going Użyj. To stop. Grab your gun now. Got it. Chyba sobie kurde jaja robisz. Going to stop me. Grab your gun now. Nie, to nic nie ten. Kurwa. Już widziałem tę scenkę z 500 razy. To wszystko? Oh Lord, Max. Are you okay? Are you all right? Can you move? Yes. Thank you, David. Thank you. No, thank me. You brought me here. Tak? Let's wrap up this son of a bitch first. Teraz pewnie mi wypomnie, że ja z Chloe byłem przeciwko niemu. Except you are going to prison forever. Or worse. Mr. Jefferson, now it's your turn to be captured in a moment. Save Chloe. He burned everything, including all of my photos. Czyli jesteśmy tutaj. Utknęliśmy. Yes. I can use that picture he took of us. Shit, no signal. No oczywiście, że nie ma zasięgu. Gdzie ty kurde jesteś pod ziemią? Mr. Jefferson, but you won't need this anymore. Spójrz. God. Jefferson looks so pathetic now. Rozmawiaj. David, are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was going to kill me, like he did to Victoria Chase. Oh no! I always suspected that son of a bitch. A ja nigdy. I never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. It's part of his sick plans. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. Mm-hmm. And Max, I'll never forgive myself for what happened to Kate. Kurwa, czyli no. I feel like I helped push her off that roof. Nad Kate się znęcano. Kate was bullied up to that roof. But it was still Nathan and Jefferson who put her there. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel. Incest. Had to use him as a scapegoat. That pervert was pulling all this shit right under my nose, too. I could have stopped him and Nathan if only it wasn't so stupid. No. I told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. But he didn't want to believe me. I should have been more loud. We all make decisions we regret. Ja mogę podróżować w czasie. And Chloe,
and your investigation. I had all the high-tech toys, well, you had each other. Uczyła się od ciebie. Maybe she learned from you. I think she only learned how to hate my guts. You both had a tough start. And I know it wasn't easy. I'm not gonna make any excuses for my behavior. I tried to be a good soldier, but może trzeba było być lepszym ojcem. I tried to be a good father too. O, przede wszystkim when ojcem. Joyce kicked me out, I had nothing. Przepraszam. I'm so sorry about that. I didn't want that to happen. I should never have set up those surveillance cams. Who kept all those files? I'm going to tell Joyce I was wrong about you. She does love you. It's pretty obvious. I try not to use my service as an excuse, but it's hard to come home after war. Most people don't know or care what it's like. Except Joyce. She gave me hope. A new life. And you saved mine. Chloe, is she? She would be proud of you. I just want to see her safe with her mother. Czy Chloe żyje dalej? I would go see a family counselor. I'll start by apologizing to Chloe. I don't expect her to call me dad, but maybe she'll stop calling me step douche. So, where is Chloe? Nie wiem. David, Chloe is dead. This isn't happening. It can't. No, God. Not Chloe. Max, are you sure? To było za, to przy mnie było. I saw her. I saw a Jefferson killer in the junkyard last night. Last night? When I was feeling sorry for myself in my hotel room? Przestań, to nie jest twoja wina. I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I God damn it! Mówię to, co nie jest twoja wina. You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter! David, wait! Sprawiedliwości stało się zadość. Max, I'm sorry. Nie obwiniaj się. Zrozumiałe. What a mess. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe, I'm sorry. Joyce, I failed you. Nie mówcie mi, że on zaraz popełni samobójstwo. You didn't fail. You did your best. To właśnie mówi od samego początku. Max, you better get outside. You've seen enough of this room. David, thank you for saving me. Właśnie, mogło być gorzej, mógłby mnie zajebać. Przynajmniej mnie uratowałeś. Nie będę cofał czasu. I've seen so many people die this week. Now Jefferson. I feel numb. Ja też to czuję.
Zaraz, ZW, bo dostałem SMS-a. Muszę zobaczyć, co to kurde jest, tak więc no. Przy okazji jeszcze zatrzymam nagrywanie, bo nigdy nie wiadomo, może coś się spierdzieli, a nie chcę tracić godziny czasu nagrywania, tak więc no, ZW.